Czy zastanawiałeś się, jak wyglądałoby miejsce wypełnione twoją wyobraźnią? Czy takie miejsca w ogóle istnieją? Znalazłem jedno z nich i chcę ci o nim opowiedzieć. Możesz mi nie uwierzyć, ale w tym miejscu pojawiło się ponad 40 tysięcy osób, a łączy je jeden wspólny mianownik – miłość do szeroko pojmowanej fantastyki. Niesamowite jest to, że mimo iż każdy wybiera swoją własną drogę w tym rozległym świecie, to zbiegają się one w jednym punkcie, właśnie tutaj, na Pyrkonie. Spotkałem miłośników różnych światów. Poszukiwali pamiątek, namacalnych trofeów, które do tej pory były tylko wytworami ich wyobraźni. Znajdowali je tak, jakby chcieli powiedzieć: spójrz, ten niezwykły świat istnieje naprawdę. Bo przecież kto z nas nie zwariowałby, gdyby w życiu codziennym chociaż na chwilę nie oderwał się od rzeczywistości? Choć ten jeden raz w roku możesz uzewnętrznić swoje ukryte w głębi duszy ja. Książki, światy fantazy, wyimaginowana rzeczywistość pozwalają nam często odnaleźć siebie. Czy byłbyś w stanie wcielić się w danego bohatera, jeżeli choć w małym stopniu nie utożsamiałbyś się z nim? Nie spotkałem dwóch takich samych cosplayerów, a to dowodzi tego, jak bardzo różnorodni jesteśmy. Czy to infantylne, niestosowne, żenujące w taki sposób i tak bardzo odrywać się od rzeczywistości? Wypowiem teraz wojnę wszystkim realistom, ale wyznaję teorię, że źródłem wszystkiego jest wyobraźnia. To z jednej myśli, fantazji, idei powstało tak wiele przełomowych dla rozwoju świata momentów. Książkowe fikcje niejednokrotnie okazały się proroctwem, szczególnie jeżeli chodzi o gatunek science fiction. Spójrz na dzieci, czy one od samego początku nie żyją w wyimaginowanym świecie, w świecie wyobraźni? Pamiętasz siebie? Wyobraźnia rozwijała twoje postrzeganie. Bajki, kreskówki, komiksy były przecież twoim wprowadzeniem do świata realnego. Do dzisiaj wspominasz je z sentymentem. Czy my jesteśmy dużymi dziećmi? Czy nam wypada? Bycie sobą wymaga odwagi, ale skoro spotkaliśmy się na Pyrkonie, to zrobiliśmy już pierwszy krok, prawda? To miejsce pozbawione uprzedzeń, to miejsce pełne tolerancji, tu nie rozmawia się o gustach. To miejsce, w którym bezinteresownie możesz dzielić się z innymi radością i entuzjazmem. I co więcej, oczekiwać tego samego w zamian. Tutaj nie musisz się wstydzić, nie musisz udawać. Znajdziesz wielu sprzymierzeńców. Tak samo jak ty, czują się na co dzień odosobnieni w pasji i czekają cały rok na to, by móc dzielić się z innymi. Bo pamiętaj, że dom nie jest tam, gdzie mieszkasz, ale tam, gdzie czujesz się rozumiany.